Poczekamy jeszcze chwilę może. Nie wiem, czy pozostałe panie będą, czy mogą. Któraś z pań pytała, o kiedy mamy kolejne zajęcia, więc poniedziałek i wtorek, poniedzielnik i wtorek w 18 czasów. Спасибо. Сегодня два занятия, потому что у меня завтра нет свободных времени. А я узнала об этих занятиях вчера. Nie wiem, czy czekać, czy panie jeszcze będą. Może jeszcze z 2 minutki zaczekajmy. Dobra. To tutaj z lewej strony, na dole kartki, to jest to, o czym ja mówiłam wcześniej, że U i U czytamy tak samo, prawda? Ży i RZ też czytamy jako ży. H bez różnicy, jak piszemy, czytamy H. I tu są takie połączenia, czyli na przykład pisze się HRZ i HSZY. HSZY i HSZY. Czyta się tak samo, ale pisze inaczej. Tak samo tutaj, dlatego że w języku polskim nie da się powiedzieć na przykład słowo krzyczeć. Piszemy przez RZ, ale czytamy krzyczeć. Co tam słychać? Szy, prawda? Jest taka zasada ortografii, która mówi, że nie będzie kamera. RZ, że to to RZ, czyli to Z z dwóch liter, piszemy всегда после согласных звуков, czyli po k, p, ty, chy też. Всегда piszemy. Jest tylko несколько исключений, 5 или 6 słów, które my pozże uznajemy. Teraz tak, zaczniemy od początku tutaj. To są dwuznaki, czyli z dwóch liter, tak? Jest dzy, dzy. To tak jakby dy z razem. Dzy, dzi, szy i czy. Te dwuznaki RZ, CH już poznaliśmy. I teraz tak, tak jak ja gawariła, posłuchaj są własnych zwłoków. P, T, D, M, nych, zawsze piszę RZ. Jest tylko niskolka isklucieni. Jeżeli piszemy w słowach razem i a, i on, e, to czyta, możemy też napisać je, ją i ja. Tak jak w ruskim języku jest jedna bukwa, u nas всегда будут dwie bukwy, tak? Dwie litery. Czyli różnie to będzie, bo na przykład będzie słowo niania i na ruską
Tam byliby cztery bukwy, tak? Ny, ja, ny, ja. A u nas będzie literka ny, potem będzie i a i jeszcze raz to samo, n i a. Mhm. Czasami jest to ja, takie dłużej brzmiące, to za chwilę też będziemy mówić. Na przykład słowo kolacja, tam słychać wyraźnie ja, prawda? W słowie niania tego tak nie słychać, ale kolacja, co tam jeszcze? Oj. Czyli mamy bardzo podobne słowa. Dojechaliśmy do tego, co jest ważniejsze, czyli zasady pisania rzecz z kropką, tego zwykłego, lub RZ. Mówiliśmy już o U, to teraz porozmawiamy o Rz. I też jest tak, że bardzo często możemy popatrzeć na słowa w języku rosyjskim, na przykład ważny, adzieżda, żeliezny. W języku polskim w takich słowach bardzo podobnych, to samo znaczących, będzie rzecz z kropką. To zwykłe rzecz. Żelazny, to żeliezny. Ważny, ważny. Cześć, słoneczko. Ja izwiniajusь, a my... Nic się nie dzieje. Нет, я так не смогу сосредоточиться, послушать. Мы тогда ждем вашу презентацию второго урока на e-mail, так вы пришлете? Nic się nie dzieje. Może pani też na przykład wyłączyć mikrofon i odzywać się od czasu do czasu. Я, она мне мешает, я не слышу то, что... Rozumiem, rozumiem, nie ma problemu. Czyli, e-mail możecie, czyli tak, mamy tak, słowo może i może. Spotykamy się w poniedziałek i wtorek w 18 czasów. Tak, dobrze. A film budżet my akończajem 20 dzień czas i ja no 20 dzień 30 może budżet już film. Tak? Dobrze. Zawtra jutro tak. Budziecie i mieć. Tak, dziękuję bardzo. Proszę tak. Bardzo, do widzenia. Do widzenia. А желатин будет твердый желчой? Желейка, желатин. Желать? Нет. Желатин. А, желатина. Так, у нас есть такое слово желатина и есть через жет с кропкой. Ага. Угу, есть. Чили так, тутай те слова аккурат bardzo podobne są, prawda? Uh-huh. To исключение duży balszoj, akurat ja myślę, że to może nam tylko mieszać, jeśli my nie sravniwajem podobnych słów. Okej. Okay. RZ. Czyli na przykład wymienia się w języku rosyjskim w R. Czyli takie na przykład rząd drzew, to mamy riad dzieriewiej, tak? Korzeń, uh-huh. Korień. Wierzba, nazwanie dzieriewa, wierba. Wierzch, wierch. I teraz tak, mamy dwa słowa właśnie bardzo podobne, czyli może od głagoła móc. Ja mogę coś zrobić, a ona może zdziałać, tak? Mhm. Może zdziałać. To piszemy przez rzecz z kropką. Ale mamy słowo może pisane też przez RZ. I to jest tak jak w rosyjskim, morie, czyli to uh-huh. Morze zawsze, którym będzie to RZ, to jest to z wodą, trzeba pamiętać. Myślę, że na te isklucienia nie ma co smatrzeć. Tak, tak, dokładnie tak samo czytamy. Tak samo. Nazwania profesji. Po polsku często akończenie na aż lub esz, ale najczęściej aż. Czyli na przykład kucharz, lekarz, malarz, murarz, piosenkarz, dziennikarz, żołnierz,
aptekarz, stolarz, weterynarz. Może też być słowo, które po prostu mówi, kim jest człowiek, a niekoniecznie profesja, tak? W każdym razie one, jeżeli mają to aż na końcu, też zawsze piszemy RZ. Ale możemy to tak trochę wytłumaczyć. Na przykład mężski rod słowo kucharz albo lekarz, a żeński rod budzie kucharka, lekarka. Także to R też będzie wchodzić. Mamy słowa na przykład w języku polskim, to nie jest profesja, zawód. Harcerz. Wiedzą panie, kto to jest? Harcerz? Mhm. To jest taki polski skaut. W Sowieckim Sojuszu, kiedy to byli pioniery, tak. W Ameryce czy tam Anglii skauty, a u nas harcerze. I to też nie jest profesja, no ale tak nazwanie, tak? A czego tam człowieka, czyli harcerz, to też będzie RZ na końcu. A często w dyktandach zdarza się to słowo. Często używamy. Tu mamy podobne słowa, które znów tłumaczymy z języka rosyjskiego. Na przykład, to suszczystwicielny je wsiegda. Sprzedaż, prodaża. Młodzież, maładzież. Odzież, adzieżda. Tego akurat to są wyjątki, czyli isklucienia. Myślę, że samej zasady warto się nauczyć, a to potem. Tak jak tam były słowa kończące się na aż, czyli nazwania profesji, tak jest jeszcze nazwania przedmiotów na aż i esz, które piszemy też przez RZ. Lichtarz, pancerz, kalendarz, talerz. W czasticach używamy zawsze rzecz z kropką. Na przykład bądźże, czyżby, gdyż, także lub samoże, prawda? Używamy takich krótkich, ponieważ to też będą zawsze takie rzecz z kropką. Mamy jeszcze takie na przykład powiedzenie po polsku a nóż. To też się pisze przez rzecz z kropką. Co my tu jeszcze mamy? To są słowa, które się wymieniają. Czyli tak jak pewnie mówiłam, tam było z języka rosyjskiego się wymieniały. Wróćmy do tego na chwilę. O, tutaj było gdzieś. Rząd był riad, korzeń, korień, tak? To morze, bo morje. To tutaj będą się wymieniały w innych formach polskich słów. Czyli na przykład, one też są podobne, bo są. Literatura, jaki na przykład styl może być? Literacki. I się nam tu wymieni, bo wiemy w literaturze coś jest i wymieni nam się R w RZ lub w C. Ale głównie w RZ uczmy się, że w R. Literaturze, bo literatura. Dworzec, no to wokzał. Powiemy na przykład, że jesteśmy na dworcu. Prawda? I inna forma tego samego słowa będzie miała literkę R. Ktoś nas zapyta, jak się czujemy, powiemy dobrze. Mamy dobry dzień na przykład. No to samo słowo, tylko rod, czy tam czas rzeczy, nie? Inna. Ale też się wymieni. Lekarz, bo na przykład lekarstwo, czy tak jak ja mówiłam, lekarka, to też się da wymienić. Chociaż już inną zasadę poznaliśmy. Tutaj mamy wszystkie sogłasne jezwuki, czyli spółgłoski. K, p, ty, by, wy, dy, g, k, j i h. Często
inostrancy, czyli obcokrajowcy, zapominają, że J jest też sogłasnym zwłoką. Po tych zwłokach zawsze napiszemy RZ. Czyli mamy na przykład przykład, krzesło, brzoskwinia, drzwi, brzeg, grzebień, wrzask, spojrzeć właśnie pod J. Kilka słów, to tam jeszcze będzie. Piszemy szy, ale to takie isključenia. Ale nie piszemy po tych literkach rzec z kropką, nigdy. Tutaj z lewej strony mamy słowa, które nie są typowo polskimi słowami. To są zaimstwowania, czyli najczęściej z języka francuskiego. Tam jest taka część ange na przykład w ich słowach francuskich. I na przykład słowo, jak to brzmi, aranżować, oranżada, rewanż. To słychać, że to nie taki polski, prawda? Typowo słowo. Także trzeba pamiętać, że kiedy tam będzie taka część ange w środku, to zawsze rzec z kropką, bo to są słowa z języka francuskiego. I teraz tak, do RZ mamy jeszcze dopisane, że jak coś się kończy na mierz lub mistrz. Mistrz to master, tak? A mierz to tutaj chodzi o zakończenie. Na przykład sztukmistrz. To u nas też jest jeszcze inne słowo, iluzjonista, tak jak tutaj. No ale w tym przypadku będzie RZ. Zegarmistrz, prawda? I tutaj mamy jeszcze imiona, czyli zawód. Mużskie imiona. Kazimierz, Włodzimierz. Imiona męskie zawsze też, kończące na ży, słychać RZ musi być. Teraz popatrzmy na te wyrazy i zobaczmy. Żubr. Jest słowo zubr, prawda? Jeżeli ży wymieni nam się w zy, no to tak jak z języka rosyjskiego może być. Jeżeli jest ży w polskim słowie i w rosyjskim, to też obowiązuje ta zasada, że to jest rzec z kropką. Czyli to samo dotyczy tutaj żona i żena. Jest taka zasada, tutaj nie pisało, że jeżeli w słowie rzet wymieni nam się w gy, sy, zy lub dzy, na przykład można, bo mogę, to wtedy wiemy, że musi być rzet z kropką. I tutaj na przykład jest żel, a w języku rosyjskim był gel. Młodzież, młodzież, to też mówiliśmy, że to samo rzet przypada tutaj. Rzeka, rieka, czyli w języku rosyjskim jest literka ry. To samo jest rzadko i riedko. I rzemień i riemień. Porzeczka, asmorodina też można tak samo. I brzoskwinia, piersin, nie wiem, czy to tak można, ale ja bym powiedziała, że tu jest inna zasada. Po sliby, czyli po sogłasnym, tak? Zwłok jest zawsze, всегда piszem RZ. I może kilka wyrazów spróbowałybyśmy napisać, co? Tak. Możemy? Tak. To próbujemy. Żołnierz. Żołnierz. Żart. Żart. Marzenie. Marzenie, rowerzysta, rowerzysta, książka, książka, drzwi, drzwi, żyto, żyto, ryż, ryż, korzyść, korzyść,
I ostatnie możliwość. Możliwość. I już piszę na czacie. Jak to tam poszło? Nie za dobrze. U mnie dwa prawie. Oj, to pierwsze próby, to i tak dobrze. Bardziej szczerze mówiąc, interesuje mnie, przez jakie rzet na przykład panie napisały. Jest tutaj dwa razy rzet. Jest raz ż z kropką, a raz jest RZ, czyli to według zasady profesji, tak jakby, tak? To musiało być RZ. Żart chyba w języku rosyjskim jest dokładnie takie samo słowo, prawda? Do. Chyba też jest. Czyli na przykład, gdybyśmy według tej zasady, no to rzec z kropeczką. Marzenie. Co to jest marzenie? Znają panie słowo? Nie. Mieczta. Nie. Mieczta. W języku polskim mówimy, że tak, marzenie to jest to, co, to, o czym na przykład śnimy, czyli nam się śpimy i nam się śni, tak, son, marzenie senne, ale jak jest mara, to jest takie, taki zły sen, czyli możemy to w ten sposób wymienić. Mamy od tego słowa na przykład imię żeńskie, Marzena, i też pisze się przez RZ. Mhm. Rowerzysta. Wiem, że to długi wyraz, ale od czego pochodzi ten wyraz? Rower. Od roweru, czyli tłumaczy nam tutaj, dlaczego powinno być RZ, prawda? Mhm. Książka. Można na to patrzeć z dwóch tak jakby zasad, czyli tak, książka, kniżka z rosyjskiego jest rzet, jest. Mhm. Czyli zwykłe. Po polsku jeszcze na przykład u nas Polakom mówi się, żeby wymienić literkę w G. Czyli tak, mała to książka, a duża to księga. Mhm. Też się wymieni. Drzwi. Very. To jest posledę, tak? Czyli sogłasnowozwłoka. I tak jest najwięcej pisanych wyrazów polskich z RZ, właśnie posled sogłasnych zwłoków. Żyto. To jest nazwa zboża. Ryż też. Róż. Tak. No, no, A żyto to nie wiem, czy jest podobne słowo, nie znam. Też, tak? Ukraińskie. Tak samo? Po ukraińsku, tak. No właśnie, czasami moje te panie, które uczę, to mówią, że jest dużo nawet bardziej podobnych słów ukraińskich niż rosyjskich. Mhm. Korzyść. Korzyść, polza, da? Jest, tak, tak. Mhm. Możliwość to jest возможность. Mhm. Czyli tam w Z by się wymieniło, to też by było. Okej, no to pierwsze nasze próby, no nie oczekujmy cudu, prawda? Mhm. Praktyka dzieła jest masterów, tak? Praktyka tak. Czyni mistrzów. I tego się mamy trzymać. To teraz nie będziemy pisać, tylko sprawdzać, którą literę wstawić. Jeżeli powiemy rzucić, to jest trudne słowo, bo Ja mam taki przedmiot tutaj, takie lekcje, jak panie by się zapisały już na kurs, to nie wiem, czy paniom mówiono, ile lekcji w tygodniu jest.
No bo tak, są dwie lekcje, takie jak teraz mamy, po półtorej godziny. Tak. I są trzy chyba inne. Ja na przykład w środy, to są takie fakultatywne, na których można być, a nie trzeba. I można obejrzeć też z każdych zajęć film. One są codziennie chyba od poniedziałku do piątku. Ja prowadzę takie lekcje o 20 w środy i to jest głównie ortografia, jak się uczymy pisać i czytać dobrze. A o której godzinie? W 20 czasów. Tak, to jest zawsze późno. One są zawsze o tej samej godzinie w 5 dni w tygodniu. Tak. Tak. Bo są jeszcze takie klub dyskusyjny, to na jakiś temat wtedy się rozmawia, nowe słowa poznaje do jednego tematu. Na przykład jak jest hotel. Można rozmawiać, a ja nie znam jak Anna, no ja na przykład się nie rozmawiam. Ja też. Ja все понимаю, но не могу говорить. Да, я тоже понимаю, но ответить проблематично. W poprzedniej grupie, która u mnie była, była żeńszczyna i z Lwowa. U niej była babuszka, tak? Polka. I ona zapisała się na A1, потому что ona nie znała gramatyki. I jest tak, że jeśli ktoś хорошо разбирается w gramatyce, polskiej gramatyce, после A1, często idzie na B. Уже. Если у него есть так, что он может узнать много слов, потому что он работает с поляками и часто там где-то говорит, так, может говорить, слушать на польском, то есть часто. Ну, во Львове вообще у них много, у них говор и очень много похожего с польским. То есть вот ОВЦ у них тоже используются, рурки, это все тоже во Львове используются, эти леды. Я из Одессы, у нас такого нет вообще, то есть у нас абсолютно нет такого. Русский, украинский, но вот таких слов, допустим, рурки там и так далее, у нас не используется абсолютно. А во Львове у нас есть, это действительно так. А вы знаете, что еще есть после каждого урока домашка? Ja wam odprawił to, no ja znaju, że wy możecie nie zdziałać, znaczy nie zdziałać, ponieważ to może wam zrazu nie chcecie, ponieważ to wy jeszcze nie, no nie uznali, ili będziecie podpisać na tam dagawor, tak, za szkołą, no możecie przyjść w siwo pasmatyć, jak to wygląda, tak? После каждого урока есть 2-3 короткие фильмики с этими знаниями, о которых мы говорили, и есть упражнение, которое надо сделать. Это немножко времени занимается. Скажите, пожалуйста, только онлайн занятия или есть у вас и... Ну, онлайн. Только онлайн. Значит, я знаю, что школа раньше делала тоже уроки стационарные, но не знаю, в которых городах. Потому что я... 3 miesiące u mnie była grupa z Poznani i oni byli zapisani stacjonarna i ich uczyciel po 5 uroka zabalił i tam u niego było jakieś tam przejście i on był w balnicu, dołożył leżeć 2 albo 3 miesiące i oni obuczali ze mną online. Ale хорошо szło. Nie było większych problemów. Ja znaję, że to очень trudne 3-4 uroki. Pierwsze. Tam mnoga materiału. I trzeba spokojnie posмотреć jeszcze raz na wszystko. Tak. A jest taka możliwość, благодаря tym filmom, tak, które my tutaj będziemy wkluczać. Хорошо. Rzucić, to się pisze przez RZ. I kiedy ja uczę ortografii, to tam jest mnoga słów, które, jakby to сказать, dzieci uczą się starannie, tak? My uczymy się ich jak dzieci pisać, потому oni u nas nie taka problema. No i to tak zwane wyrazy do zapamiętania. No trzeba zapamiętać, jak napisać. Rzucić, odrzucania, to jest RZ.
I teraz do tego nie ma reguły, bo są takie słowa, do których nie ma zasad i reguł. Grzech. Tu się nam wymienia i w języku rosyjskim, a poza tym możemy zastosować zasadę, że to jest po sogłasnym zwuku, tak? Tak, po sogłasnym. Mhm. Krążyć. Przez jakie że panie by napisały? Z kreską. Z kropeczką, bo tak, z kreseczką to jest zi, tak? Tak, bo to i w rosyjskim, a poza tym krążyć to na przykład można krąg, bo krążyć to głagoł, a jak zdjęłam suszczystwicielno, jeżeli rzeczownik, krąg. Możemy... No, opäť to, że same z... No tak, jeżeli to będzie od my możem, no to tak samo. No i inna forma tego słowa, na przykład ja mogę, prawda? Wymienię nam się w G. Żywy. RZ. A dlaczego? Przed chwilą dlaczego? Panie mówiły, że to tak jakby z rosyjskiego jest tutaj rzet i tutaj rzet. A, tak, tak. I to to samo. Tak. Mhm, tak, to tak. Samo. Mhm. Pożar. Dokładnie ta sama zasada. Tak samo, że tak. Mhm. Ale tutaj już będziemy patrzyli na inną zasadę. Przestarzały. Tu jest, w R się wymienia. I w języku polskim też się wymieni, dlatego że coś jest przestarzałe, tak? Ale to słowo pochodzi od słowa stary. Czyli wymieni się nam w R. I teraz mamy tak, przystojny. Nie da się nam tutaj, no to słowo znaczy tak, jakby się uparł. Tak, ale tak. Że jest R, tak? No jest, tylko trochę inaczej słowo brzmi. Ale mamy sogłasny zwuk. Sogłasne, P. P. Tu nie było tych słów, które piszemy przez szy. Jest słowo kształt, pszczoła, wszędzie, wszystko. To one się piszą przez szy, tak jak słychać. Ale to pomału zapamiętamy. Drzemać. No jest driemać, wymienia nam tak. się w R, ale jest i sogłasny zwuk, prawda? No właśnie. I tu będzie ta sama zasada. Brzydki przez RZ, po sogłasnym zwuku. I teraz mamy sprzedaż. Musimy wstawić tu ży i tu. Tak. Jeżeli... Po P musi być RZ, no właśnie. A tutaj... Z. Tak, bo będzie z tym, prawda? Rzet tutaj. Tak, też. I teraz będzie morze, ale od tego z wodą. Czyli musi być tak. Morze, bo powiedzmy morska woda, tak? Morska woda, czyli wymienimy w R. Książka. Z. Rzet z kropką, tak, bo księga albo kniżka z rosyjskiego... I tu jest orzech. RZ. Tak, ariech się wymieni. Powiem paniom, że mnie tak nawet uczono, kiedyś tak w szkole uczono, że nasze języki są pokrewne i jeżeli słowo brzmi tak samo, a jest ry, to wymieniamy. Rzadko. Ta sama zasada, co przy orzechu, prawda? Rzadko. Dobrze. RZ. RZ. RZ, bo i poby, czyli po sogłasnym zwłoku, a poza tym możemy wymienić. Na przykład coś jest dobre. I tu mamy teraz słowo zegarmistrz. I też RZ. Może... Tak, RZ. RZ możemy... Tak, oj nie, to nie, nie jest ta zasada. Nie? Już mówię dlaczego. Tam to, to do profesji to było, jeżeli kończy się na aż. Kucharz, tak? Tam murarz był, na aż. Ale jest jeszcze taka zasada, która nam mówi, że jak jest mistrz, majster, końcu, majster tak? Panie no poza tym, no, T jest sogłasnym zwukom, czyli automatycznie powinniśmy RZ. I tutaj jest ta zasada, o której pani powiedziała. Kucharz. Tak, i to będzie to RZ, dlatego że jest aż i to profesja. I teraz mamy słowo rewanż.
To było исключение. To było to słowo z języka obcego, czyli z francuskiego. Ange tam jest takie, prawda? To musi być rzecz z kropką. Młodzież też była rzecz z kropką. A jak będzie poważny? Z kropką. Z kropką, ale dlaczego? Bo to słowo to jest priłagacielnoje, tak? Jaki? Poważny. A jak będzie suszczystwicielnoje, to będzie powaga. Ja właśnie na tych swoich zajęciach w środy mam o 20, robię dużo takich ćwiczeń. Robimy nowe słowa, żeby umieć, prawda, wymienić, znaleźć sobie na przykład takie słowo. Krzesło. RZ. Tak, RZ, bo posleka, tak? Można i to jest głagoł. Z kropką, bo to jest ja mogę na przykład, prawda? Porzeczka. To było też właśnie, smolodina, żeby zapamiętać. Z kropką, no? Każdy sposób jest dobry na zapamiętanie. No, każdy. Róża. Z kropką. Tak, z kropką. Duży. Z kropką. 30. RZ. Tak, posle T, prawda? Kalendarz. Tam było nieskolko takich słów. Tak. Przedmiotów, prawda? Z aż na końcu. I stolarz. Też RZ. Tak, bo to profesja. No i już nam idzie. I teraz mamy tutaj nowe słowa związane z rodziną. Rodzina to oczywiście siemia po ukraińsku to rodzina? Tak. Rodzina po ukraińsku. Bo czasami mam tutaj po prawej stronie napisane ukraińskie słowa, czasami rosyjskie w tych materiałach. To niczego, tak. A, czyli mamy może tak. Być. Może wszyscy być. Razem to rodzina. Jest mąż, bo czasami trudno panią to wymówić. Mąż i jest żona, tak? Mąż i żona razem, czyli w mieście, to małżeństwo. No i oczywiście jest mama, tata, razem to rodzice, no i dzieci. Dzieci to córka albo syn, brat i siostra razem to rodzeństwo. No i można mieć siostrę, tak, czyli siostra lub brat. Można mieć też bliźniaki w domu albo w rodzinie. Jedynak, czyli tylko jedno dziecko, tak? Mamy. Mamy jedynaka. Używamy też żeńskiej formy, na przykład mówimy moja córka to jedynaczka. Albo mój syn to jedynak, ale moja córka to jedynaczka. Mamy babcię, czyli babcia, dziadek. Ale nie wiem, jak u was się to mówi, ale babcia i dziadek, jak razem na przykład przychodzą w gości, to mówimy, że jutro przyjdą dziadkowie. Teraz tak, babcia to powie, że jest wnuczka i wnuczek. Oczywiście są te różne pra też, prawda? Prawnuczka, prawnuczek, prababcia, pradziadek. Mamy ciocię, czyli jest ciocia. No właściwie się słowa także jak na ukraińsku. Tak, bardzo dużo podobnych. Nie mają się panie co przejmować. Jak się zaczęła wojna, to przyjechały tu panie nauczycielki i ja miałam z nimi zajęcia dwa razy, jedną godzinę w tygodniu. One chciały bardzo szybko umieć język i one są w tej chwili na B1. Naprawdę. I nie zdawały żadnych atestatów, pracują, dają sobie radę. No, my się rozumiemy, no, robią jakieś błędy, wiadomo, ale naprawdę nie uczyły się też bardzo dużo czasu, no bo wiadomo, jesteśmy dorośli, mamy obowiązki, tak? Czy w domu, czy w pracy, no. Ale chociaż kilka minut dziennie. Po polsku. Jak? Nie wnuczek, a wnuk. Tak, jest.
Też jest, 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 wnuk. Tylko wnuk to tak trochę... Na przykład ktoś się, jakaś pani powie, mam wnuka, tak? Tak. Mam wnuka, nie ma problemu. Tak, mam wnuka czy wnuczkę. Też jest takie słowo, to są synonimy. Tak. Wujek, czyli dziadzia. Siostra cioteczna, ale my rzadko używamy takich określeń jak siostra cioteczna, brat cioteczny. Najczęściej używamy słowa to moja kuzynka, czy tam kuzyn, tak? Częściej. Kiedyś inaczej się mówiło na przykład na dzieci ze strony ojca tam rodziny, inaczej ze strony mamy, a no to nikt nie patrzy teraz. Teraz mało kto wie, że było wujostwo, kuzynostwo, trochę inaczej się mówiło. Czyli tak, siostra cioteczna, no to córka tej mojej cioci, czy tam kogoś, tak? Czyli tutaj macie też wytłumaczenie, tak samo, kuzynka. Tak jak i u nas te słowa kuzyn, kuzynka, brat cioteczny. No. Czyli na przykład syn siostry mojej mamy, no to mój brat cioteczny, tak? Siostrzenica. No to wiadomo, to córka siostry. Siostrzeniec, syn siostry. Bratanica, czyli to bratanica czy bratanek, no to są dzieci mojego brata. No i mamy jeszcze raz ten kuzyn. I no i mamy takie słowo jak rozwódka. Na przykład w dokumentach u nas w Polsce można wpisać trzy różne słowa. Jeżeli panie dostałyby dokument do wypełnienia i pisze taka rubryka stan cywilny, to tak, osoba, która ma męża, może wpisać zamężna, tak, albo mężatka, to są synonimy, zamężna lub mężatka. A po rozwodzie można wpisać rozwódka, rozwiedziona, albo w Polsce prawo pozwala, razrzesza je prawo, na to, żeby wpisać stan wolny. Tu chyba nie ma jeszcze takiego określenia na przykład, no bo jest rozwódka, ale tak, jeżeli mąż na przykład umarł, no to jest wdowa. Tutaj brakuje tego. Jest wdowa, a mężczyzna, który stracił żonę, no to wdowiec. Tak? No i teraz tak. Czy panie wiedzą, co to są patworkowe rodziny? Bo my się zawsze z tego śmiejemy. W Polsce jest takie określenie. A pani, któraś mówiła, pani mówiła chyba, pani Haniu, że jest nauczycielką angielskiego. Tak. Co to jest patwork? Bo to jest słowo z angielskiego. Ja nie znam angielskiego. Mam problemy. Patwork? A takie określenie jak patworkowa kołdra. No kołdra, понятно. No kołdra to pod czym śpimy, tak? Tak. A te patworkowe kołdry to są z takich elementów kwadratowych zszywane, z kawałków. Tam w Anglii czy Szkocji to jest dosyć popularne. To się mówi, że to są patworkowe, tak, kołdry. No i kilka lat już jest takie powiedzenie, że jest patworkowa rodzina. To wtedy, kiedy jest mam i tatusiu więcej niż powinno. No są takie rodziny, prawda? No, ludzie się rozwiodą i mają kolejną rodzinę. No różnie to bywa obecnie. I teraz tak. Często jest tak, że ktoś powie w szkole, a ja mam dwóch tatusiów, albo dwie mamy. No i na to się mówi, że to są patworkowe rodziny. Czyli takie z kawałków składane. Czyli teraz tak, jeżeli na przykład, powiem tak, rzadko używamy tych słów, ale jest coś takiego jak macocha. To tu jest wytłumaczone, to wiadomo o co chodzi. Ojczym. Czyli ktoś, kto zastępuje nam ojca, matkę, tak? Ale zazwyczaj po śmierci tego pierwszego. No a jak nazwać tego drugiego tatę, który z nami mieszka?
To trochę trudno, no trochę trudne te relacje, te odnoszenia. Ojciec. Jak, no właśnie, ale jak dzieci są małe, wie pani, to czasem mówią, że mają właśnie dwóch tatusiów, dwie mamusie, czy tam ciocie, no różnie, prawda? Pasierbica, czyli to jest dla tego drugiego na przykład mężczyzny, czy pasierb. Mamy też teścia, tak, czyli ojca męża i teściową, teściowa, czyli mama naszego męża. Zięć. Zięcia będziemy miały, jak córka wyjdzie za mąż. Za to, jeżeli mamy męża, no to jesteśmy synową, tak? Jest tutaj jeszcze szwagier, bratowa. No i z tego, co wiem, to chrześnica czy chrześniak też u was funkcjonuje, prawda? Tak, tak. Czyli tak. U nas też się mówi, że na przykład możemy powiedzieć, dostaliśmy prezent od ojca chrzestnego czy od matki chrzestnej. Tak, tak. To też tak używamy. I teraz proszę posłuchać. Rodzina. Mam fajną rodzinę. Moja rodzina składa się z mamy, taty, mnie, brata i naszej kotki. Nazywam się Sonia Grzeczna. Moja mama ma na imię Marta. Tata ma na imię Stefan. Brat jest Mikołajem, a kotka się wabi Poziomka. Czyli teraz tak, jak to przetłumaczymy? Mam fajną rodzinę, czyli że moja rodzina jest super, tak? W ten sposób. Tak, i prosto. Proszę z imię, da? Tak, tak, no, dokładnie. Moja rodzina składa się, i tu są wymienione osoby, czyli maja si miasto stoit iz, i wymieniamy, tak? Ktoś tutaj dodał jeszcze kotka. Kłodzie, tak, ja też mówię, że my czworo czy pięcioro plus dwa koty. No. Nazywam się Sonia Grzeczna, czyli jak ta pani, która to pisze, użyła słowa nazywam się, to podała pełne, tak? Imię i nazwisko. Moja mama ma na imię Marta. Czyli jej mama to Marta. Tata ma na imię Stefan. Brat jest Mikołajem. No tak ma na imię Mikołaj. A kotka wabi się Poziomka. I teraz tak. O zwierzaku możemy powiedzieć, że on się nazywa, tak? Na przykład kot nazywa się albo ma na imię Mruczek, tak? Przeważnie mówimy, że ma na imię, bo nazywa się to tak trochę potocznie, raz gaworny styl. Kot ma na imię Mruczek na przykład, albo kot wabi się Lucek, tak? To wabi używamy tylko do zwierząt. Także nie możemy tego użyć do człowieka. Można się... Tak? A tam to, gdzie brat był, tam też można napisać, że nie brat jest, a mam na imię Mikołaj. Że brat ma na imię Mikołaj. Ja to bym użyła tu innej formy. Brat to Mikołaj. To byłaby taka najbardziej popularna wypowiedź. Bo jak napiszemy, że brat jest Mikołajem, to taka dwuznaczno je trochę. No, jest dużo słów, które są mnogaznaczne. Jej panie wiedzą, co to jest, prawda? Że ma więcej znaczeń. Ja bym tu tak tego nie napisała. Ale no, nie ja pisałam podręcznik. Ja bym napisała, no tutaj użyto, że tata ma na imię i mama ma na imię, więc trochę innej formy, czas, tak, ale ja bym nie napisała, że brat jest Mikołajem, bo raczej tego jest użyłabym do na przykład kim z narodowości, czyli jest Polakiem, Ukrainem lub z zawodu, a mój brat to po prostu Mikołaj. Proszę. I teraz tak, tu są pytania. Co panie zapamiętały? Są panie dwie, to może tak po kolei pani Hania zacznie. Pani ma tak na imię Hanna, tak to Hanna, jest? Hanna, tak. Tak. Bo czasami się różnie czyta. Ja już się teraz spotkałam, mam takie uczennice, Hanna, które...
Różnie się pisze. No u nas to dwa różne imiona by były. Hanna i Anna. To są dwa różne, tak? Nie, mam dwa paszporty. To jeden na ukraiński Anna, a na angielski Hanna. I po polsku także Hanna. Tak, moja koleżanka Galina też ma przetłumaczone Halina i mówi, a mówcie już Halina. Tak. Pani Haniu, z kogo składa się rodzina Soni? Rodzina Soni składa się z mamy, taty, Soni, brata i ichniej kotki. Ich kotki, tak. Ich kotki. Można by było nie mówić tego ich, ale można powiedzieć ich kotki. Kogo ich, tak? I teraz pani Anna, jak nazywa się dziewczynka, która opowiada? Sonia. Dziewczynka, mam na imię Sonia, tak? Tak, dziewczynka ma na imię Sonia, a jeżeli chciałaby pani użyć tego zwrotu, że nazywa się? Tak samo pani zacznie. Dziewczynka nazywa się? Nazywa się Sonia Grzeczna. Grzeczna. Tam jest grzeczna. To ży z RZ, prawda? Mhm. Tak, grzeczna. Jeżeli użyje pani tego zwrotu, że nazywa się, to obowiązkowo familia, czyli nazwisko. Mhm. Teraz tak, pani Hania, kim jest Sonia dla mamy i taty? Sonia to ich córka. Oczywiście. A kim jest Mikołaj, pani Aniu? Jest brat. Okej, ale tak, musimy trochę użyć innej formy. Jeżeli powiemy to brat, to musimy powiedzieć kogo? Brat Soni. Soni. A jeżeli chcielibyśmy powiedzieć jest, to musimy powiedzieć kim? To będzie tak jak po rosyjsku prawie, tak samo. Jest bratem Soni. Bratem. Mhm. Jeżeli powiemy to, to możemy powiedzieć kto co, tak? To słowo w kto co, w tym padzierze. A jeżeli kim, no to musimy powiedzieć bratem. Okay. Bratem. Mhm. Pani Hania, kim są Marta i Stefan dla siebie? Kto jest siebie? No Marta i... Tak, Marta jest mamą, prawda? A Stefan... Tak. A no właśnie. Dla siebie, czyli no, jeżeli mówiłaby na przykład Marta, to powie, że Stefan jest kim? Aha, Stefan jest tata? Nie. Mąż jak będę. Mężem, tak. Marta by powiedziała, że Stefan jest jej mężem. A Stefan powiedziałby, że... Żona. Marta żona. Marta żoną, tak, że jest Marta jest żoną. Mhm. No właśnie. Bo dla, tutaj jest chyba takie pytanie, tak, jest. Kim, pani Aniu, kim są Marta i Stefan dla chłopca i dziewczynki? Rodzicieli. Tak, to są... Rodzice. Rodzice, tak. Oni są rodzicami albo to są rodzice, tak? Ich rodzice. Trzeba by dodać. Mhm. Mhm. I teraz ostatnie pytanie. Jak wabi się kotka? Kotka wabi się... Nie pamiętam. Poziomka. Poziomka. Tak, poziomka. I tutaj mają panie dwa takie podstawowe czasowniki polskie. Najbardziej, najczęściej używane, dlatego że one no, często w zdaniach występują i są bardzo potrzebne do budowania zdań. Czyli i teraz tak, ten pierwszy czasownik to w ogóle jest ten infinitiv, tak jakby tego głagoła, jest inny niż te wszystkie formy, nawet niepodobny, bo on brzmi być. Być. W czasie przeszłym to już potem mówimy, że ja byłem, tak? Czy byłam? To jest od tego być. Ale w czasie nastajaście wriemia, czyli czas teraźniejszy, to wygląda tak. Ja jestem, tak? Ty
Jesteś. On, ona, on jest. My jesteśmy. Wy jesteście. I oni, one są. I w tym czasowniku, i w tym mieć, nie ma różnicy, jeżeli mówimy o rodzaju, czy męski, czy żeński. Tak samo będzie mówić kobieta, tak samo mężczyzna, bo zazwyczaj są różnice. I teraz tak. Najczęściej jest tak, że czasowniki, czyli głagoły w języku polskim, albo kończą się w pierwszej osobie ja na literkę my, albo na e, na przykład ja piszę, tak? Ja siedzę, a tutaj jest ja jestem. Mamy też na am, czytam na przykład. Czyli zazwyczaj jest ta literka m. To eś w końcówce występuje zawsze przy osobie ty, a trzecia osoba to on, ona, tak jakby nie ma zakończenia. Forma jest najkrótsza. I teraz tak, końcówka my występuje zawsze przy osobie, przy lico my. Dlatego nieważne, jaka będzie koniugacja, bo będzie tak, my jesteśmy, my czytamy, my patrzymy, my siedzimy. Czyli my jest zawsze. To nam powie, jaka to osoba, tak? I wy mają na końcu zawsze cię. Tu jest wy jesteście. Ale wy czytacie, wy siedzicie, tak? Wy piszecie. Czyli te dwie osoby najłatwiej zapamiętać z wszystkich czasowników, jak będziemy tworzyć formy. No i tak, to być ma jeszcze bardzo dziwną formę słowa od oni, one. Są. Niepodobną do innych właśnie są. Dzieci zazwyczaj mówią, o jakie dziwadło, jaki cudak, nie? Jedno jest wspólne. Wszystkie formy czasownika, czyli głagoła oni, one, mają na końcu on. Czytają, piszą, mają, widzą. Zawsze będzie on. Teraz tak, jeżeli chcemy użyć słowa tego być, ja jestem. Kim na przykład? Ja jestem nauczycielką. Ty jesteś Polakiem, on jest Ukraińcem. My jesteśmy, no kim? Ludźmi, tak? I podobnie. Możemy od zawodów różnych. Mamy jeszcze ten drugi czasownik, mieć. W języku rosyjskim jest to tak jakby zwrot umienia. Bo ja mogę powiedzieć, że mam na imię Katarzyna. Ja mam dzieci, tak? Co mam? Kogo? Mam kota, mam psa. Ale ja mam kłopot, na przykład. Czy ja mam anginę, jakąś chorobę, tak? To panie rozumieją, co mówię? Tak, to dobrze. Czyli możemy mieć wszystko. Możemy mieć katar, czyli nasmark, możemy mieć dzieci i tym jednym słowem w zasadzie to powiemy. Ono ma naprawdę... Głagol, tak, ten głagol ma takie duże zastosowanie. Tak, w ukraińskiej mowie ja maju. No właśnie, a tutaj jest to mam, ty masz, on, ona, ono ma, czyli też bardzo krótka forma. No i zobaczcie panie, zostaje nam to ma tak jakby z tematu, z tej reszty i dodajemy końcówkę. My, czyli my mamy, wy macie, a oni mają. One się tak troszkę inaczej odmieniają niż wszystkie pozostałe, ale to dużo właśnie tych zakończeń będzie w innych formach też. Czyli teraz na przykład, jak tutaj mamy takie krótkie dialogi. Cześć, jak masz na imię? Ja... Ania, ma ty? Imię? Tak, ja mam. Może ja tu jeszcze. A ja? A ja mam Karol. Tak, Ani. A można użyć jeszcze tego pierwszego czasownika, odbyć. Ja jestem Karol. Tak, ja jestem Karol. A skąd ty? Którego słowa użyjemy? Jesteś.
A skąd ty jesteś? No właśnie, z Ukrainy. A ty? Ja też. Którego? Jestem z Ukrainy. Z Ukrainy. Mhm. Hej, czy ty tu sama? Czy ty jesteś? Tak, czy ty jesteś tu sama? Nie. One są. Są właśnie ze mną, bo to jest liczba mnoga. Wtedy one czy oni to będzie tak samo. Dobrze, że wy jesteście, tak? Jesteśmy. No właśnie. Teraz my jesteśmy. Jesteśmy razem. Teraz będziemy korzystać z czasownika mieć, czyli zapytamy, czy ty brata. Czy ty masz brata? Tak, nie, ja. Nie, ja nie mam brata. Mam siostrę, oczywiście. O, Alicja też siostrę. Mam, nie. Ma, bo to jest ten krótka forma od ona, prawda? Mhm. Czyli obie my... Mamy. Mamy siostry, właśnie. Czy wy zwierzęta w domu? Macie zwierzęta, tak. My nie, ale oni... Mają. Mają, właśnie. My kota. My mamy kota. A oni? Oni co? Oni mają psa. Oni? Mają psa, tak. To ja teraz tak poproszę, czy ja mam przesunąć na te słowa, czy nie? Jeżeli zapytam, żeby panie powiedziały ze 3 do 5 zdań o swojej rodzinie. Czy pokazać to, ten tekst, który o rodzinie? Mhm. Aha, to za daleko. To jest to, nie? Ale mogą też panie na przykład powiedzieć, no jak jest mała rodzina, że na przykład mój mąż ma na imię taki, tak, i jest z kim zawodu, coś różne, tak? Które panie chcą. Proszę bardzo. No dawaj tak. Mam na imię Hanna. Mam fajna rodzina. Mam mąż. Męża. Bo mąża. Kogo będzie, prawda? Kogo? Tak, tak. I syna. Mój syn mam na imię Michał. Mój mąż mam na imię Nikita. My jesteśmy z Ukrainy. Okej, okay, bardzo ładnie. Tylko mam taką wątpliwość, bo czasami nie zawsze dobrze słychać. Jak pani powiedziała o synu, mój syn ma... Na imię. Na imię. Tam jest e na końcu, żeby wyraźnie te zakończenia poproszę. Ale tak bardzo ładnie. To poproszę panią Anię. Mam fajne rodzinę. Mam na imię Hanna. Mam syn. Syna, tak. Syna. Na imię Iwan. Tak, on ma na imię. On mam na imię Iwan. Tak. Jemu 3 roky. Czyli on ma 3 lata, tak, ma 3 lata. Mam męża. Męża. Na imię Aleksander. A ma pani zwierzęta w domu? Jak jego skazać? A ma pani jakieś żywotne? Nie, w Ukrainie tak. Mam kotku. Rozumiem. Okej. Okay. Hmm?
Przeczytam teraz panią taki krótki tekst dwa razy. Proszę słuchać, bo trzeba będzie odpowiedzieć na te cztery pytania, które tutaj piszę. Może najpierw przeczytajmy same pytania. Jak ma na imię mama? Kim jest tata? Ile dzieci mają rodzice? I jakie zwierzęta ma rodzina? Zrozumiałe są pytania, tak? Tak. To ja przeczytam dwa razy tekst. To jest rodzina Alicji. Mama Alicji ma na imię Basia. Basia jest nauczycielką. Tata Alicji ma na imię Krzyś. Krzysztof, czyli Krzyś, jest dentystą. Alicja ma młodszego brata Kacpra i starszą siostrę Zuzię. Mama bardzo... Oj, przepraszam. Mama Basia i tata Krzysztof mają troje dzieci. Rodzina uwielbia zwierzęta, dlatego mają psa. Jeszcze raz przeczytam. To jest rodzina Alicji. Mama Alicji ma na imię Basia. Basia jest nauczycielką. Tata Basi ma na imię Krzyś, to znaczy Krzysztof. On jest dentystą. Alicja ma młodszego brata Kacpra i starszą siostrę Zuzię. Mama Basia i tata Krzysztof mają troje dzieci. Rodzina uwielbia zwierzęta, dlatego mają psa. Okej. Jak ma na imię mama tej dziewczynki Alicji? Basia. Basia. Kim jest jej tata? Dentyst. Dentysta. Dentysta. Jest jeszcze takie podobne słowo, synonim. Dentysta i stomatolog to to samo. Ile dzieci mają rodzice? Trzy. Okej, trzy to jest cyfra, a jak zapytamy, ile dzieci? Trójka. Trójka dzieci to jest kto co, a ile mają, to troje dzieci, musimy troje. Powiedzieć. Troje, tak? Dwoje, troje, pięcioro, troje dzieci. Jakie zwierzę ma rodzina? Psa. I teraz spróbują panie na przemian, może pani Hania zacznie, przetłumaczyć zdania na język polski. Eto moja simia. Jesteś moja rodzina. Jak przetłumaczyć słowo eto? Bo to ważne. To jest takie słowo, które mówimy eto i pokazujemy na przykład palcem. Tak dzieci robią. To jest to. To? To. To moja rodzina będzie. To moja rodzina. Tak. Eto mój dom, czyli to mój dom, tak? Tak jakbyśmy pokazywali i mówili. Pani Aniu, drugie. To mój brat i siostra. Tak, to mój brat i siostra, okej. I pani Hania? No właśnie, zamiast tego całego tutaj w tych zawiasach użyjemy jednego czasownika. Mam, tak? Tak. Mam psa. Psa i kotyczka. Kotyczku. Kota, tak. Kota. To jest, powiem tak, właśnie, nie wiem jak na ukraińskim, ale teraz tak. Wiem, że kot po rosyjsku to musi być zwierzę w rodzaju męskim. Tak. A u nas nie. U nas kot to nie wiemy, nie znamy, tak? Płci zwierzaka. Tak. Kotka to typowo tak. Żeński, tak? Tak, kotka, a u nas męski rod to będzie kocur. Kocur. Jeżeli powiemy, że mamy kota, to samo co u nas jest koszka, tak? Zapewne. Tak. I teraz tak, następne zdanie. Moja mama очень хорошая. Jak będzie moja? Moja. Moja?
Moja mama bardzo dobra. Tak, tylko w języku polskim powinna pani jeszcze dodać jedno jest. Słowo. Właśnie. Tak. Ja wiem, że w waszym języku się tego nie używa i bardzo często zapomina, tak. prawda? Mhm. A to wszyscy tak mają. Mhm. Ale ono jest ważne, bo to nie będzie takie normalne zdanie, bo nie będzie głagoła, nie będzie czasownika, tak? Mhm. Czyli musi być to jest. I pani Hania? To jest babcia i dziadek. Tak, można i bez tego jest. Jeżeli powiemy tylko to, to babcia i dziadek. To babcia i dziadek. Mhm. Ale jest też można, jeżeli się tłumaczy. Mhm. Okej. Okay. Teraz tak. Ten obrazek to już jest ostatnie, tak. Okej. Okay. To ja bym tak prosiła, może pani Ania zacznie. Pierwsze zdanie na temat tego obrazka. Rodzina? Tak, możemy powiedzieć, że na tym zdjęciu, na tym obrazku jest co? Rodzina. 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 I teraz moglibyśmy powiedzieć, że ta rodzina składa się na przykład z ilu osób? Jak сказать, oni szczęśliwi. Aha, no to można w ogóle powiedzieć, że na tym zdjęciu jest szczęśliwa rodzina. Szczęśliwa rodzina? Bo jaka szczęśliwa, prawda? Tak. To widać, oczywiście. Pani Haniu, spróbuje pani dopowiedzieć następne zdanie. To jest... Как сказать? Семья состоит. No właśnie, można powiedzieć tak, jak pani Ania powiedziała, że tutaj jest szczęśliwa rodzina, to pani ta. Może powiedzieć ta, czyli tak jakby eta, ta rodzina składa się. Ta rodzina składa się z i wtedy kogo? Z kogo? Tata. Taty, z taty, bo ta... Mamy, syna i córki. Okej, okay. I teraz pani Ania, jeszcze z jedno zdaniem. Co jeszcze można powiedzieć? Może pani spróbować po rosyjsku i po blazem przetłumaczymy, nie ma problemu. Nie znam. Nie znam. Ja bym powiedziała, że oni... Bardzo dobrze się bawią, tak? Razem. Albo dobrze się czują w swoim towarzystwie. A może pani powie coś o dzieciach na przykład? Jak pani myśli, które jest starsze? Córka starsza. Od kogo? Od syna. Brata. Od brata może być. Tak, że dziewczynka jest starsza od brata. Okej. Okay. W sumie to tak naprawdę trudno powiedzieć coś więcej, jeżeli mamy powiedzieć o rodzinie typowo, tak? Mm-hmm. Co my tutaj mamy? Patrzę jeszcze, czy trzeba coś wyjaśnić? Ale chyba nie, bo to jest kilka słów, które zostały użyte w tych ćwiczeniach. Kierowca to wodziciel, a kierunek to zastanówka? A, no właśnie. Kierownik. Kierownik to ruka wodziciel na premier tak, zawoda. Wodziciel, zawoda. Tak, mhm. A tak. Kierowca to wodziciel, tak? Wodziciel i szafior, można сказать. Mhm. Tak? I a teraz tak. Przystanek to zastanówka. Tak, przystanek to zastanówka. Można też, zależy dla jakiego pojazdu, bo zastanówka, czyli będzie przystanek dla tramwajów, autobusów, mm-hmm. ale na przykład dla metra czy pociągu to będzie stacja. Stacja. Mm-hmm. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli tutaj użyjemy słowa młodszy czy młodsza, to musimy powiedzieć od kogo.
Na przykład, tak jak pani mówiła, dziewczynka jest starsza od chłopca czy brata, albo młodsza od, tam, od siostry, czy tam od kogo. I teraz tak, tu jest takie słowo właśnie, przetłumaczono wam troszkę inaczej, że to lubić to jest uwielbiać. No, mamy kilka synonimów. Jest jeszcze takie słowo, można czasami gdzieś przeczytać, ubóstwiać. Uwielbiać. Słowa uwielbiać to Polak użyje tak na co dzień, kiedy powie na przykład, ojej, uwielbiam to, co gotujesz, albo uwielbiam coś tam robić z tobą razem, tak? Ale czy ja powiem, wiem, żeby uwielbiać? Nie, raczej mówimy, że kogoś bardzo lubimy, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania konkretnie do dzisiejszych zajęć? Nie. Bo sporo tego materiału było, to trzeba sobie troszkę poukładać pomału, prawda? Tak, trzeba przewarzyć. Tak, tak. Dlatego mówię, no, jak pracujemy normalnie, to są takie dwa zajęcia w tygodniu po półtorej godziny. Po zajęciach panie dostają zawsze filmiki. Ja ze swoimi uczniami, ponieważ zazwyczaj pracuję w środy i piątki, tak? Więc umawiamy się tak, że ja wysyłam im te prace domowe na weekend. No bo wiadomo, jest jeden dzień, czwartek, wolny między zajęciami, wszyscy pracują, tak żeby mieli czas. Więc zazwyczaj wtedy dopiero w sobotę rano wysyłam im link do tych piątkowych zajęć i wysyłam prace domowe. I oni mają czas do środy, żeby odesłać pracę na moją pocztę. Poza tym oglądają jeszcze na przykład filmy z tych innych zajęć albo biorą udział. Te gramatyczne są fajne, tylko trzeba od początku wszystkie zasady. Ale filmiki są dostępne zawsze. Bo teraz tak, film, który jest nagrywany tutaj na naszych zajęciach, on nie idzie poza nas. On jest tylko dostępny dla mnie, dla szefowej szkoły ewentualnie i dla pań, które są na zajęciach. Film, który jest z takich zajęć o 20, tych fakultatywnych, on jest wrzucany na tą aplikację Telegram, na tą pocztę. On jest dostępny dla więcej osób, bo tam przychodzą ludzie z różnych grup. Tam czasami, teraz akurat bardzo mało jest, ale przedtem bywało, że miała mi 70 osób czy 100 na zajęciach. No, mam kilka osób, które chodzą od 3 miesięcy i nieważne, czy to są stare zajęcia, czy nowe, lubią pisać dyktanda, uczyć się dalej. Przychodzą i dzieci, i dorośli. No mówię tak, że jeszcze są takie dodatkowe różne właśnie te zajęcia, na których można, tak jak ten klub dyskusyjny, rozwijać więcej słów po prostu się nauczyć, tak? Bo tam jest dosyć szeroko te pojęcie. Bo ja z paniami tutaj przerabiam podstawowe słowa, gramatykę, uczymy się podstaw, trochę podstaw ortografii. Wszystkiego po trochu. Tych lekcji jest 20 parę, nie pamiętam dokładnie ile, jeżeli panie by się zdecydowały na taki kurs. I potem jest egzamin. Czy panie słyszały, jak to wygląda? Nie. Ja już taki, ponieważ ja pracuję od września, z tą grupą pracowałam dosyć długo, więc teraz niedawno miałyśmy egzamin. I to jest, to egzamin składa się z dwóch części. Ja mam na kartkach napisane pytania. Tych pytań jest kilka, tak jak te główne tematy, na przykład pytania dotyczące rodziny, jeżeli tak jak dzisiaj mieliśmy. I panie muszą na przykład, mają trochę czasu, dostają ode mnie, stworzyć takie 15 czy tam 10 zdań, wypowiedź poprawną, odpowiedzieć na to pytanie. To jest pierwsza część. Na początku w ogóle podłączamy się, omawiamy test, który trzeba zrobić pisemnie. Potem panie losują pytanie, jak są przygotowane, to mówią, a potem piszą. I na przykład jak nasze zajęcia są o 18 zawsze, no to na tych zajęciach się podłączamy, przez półtorej godziny ja jestem tutaj,
Do dyspozycji można jeszcze o coś pytać. A test można z egzamin odesłać do 23, czyli do 23 godziny. Aha. No. I potem to się sprawdza tak na punkty, na procenty. Bardzo dobre wyniki są, naprawdę. Bo my mamy do dyspozycji 2 czy 3 godziny takie awaryjne, jakbyśmy powiedzieli, że jak nie zdążymy z jakimś materiałem, bo coś tam nam nie idzie, tak słabo rozumiemy, to możemy jeszcze wrócić do lekcji, powtórzyć. Mamy do tego prawo. Угу. Я не могу составлять вот предложение, чтоб, ну, словами там отдельными понимаю, а как его все до кучи собрать? Ale to teraz właśnie, tak jak mamy te lekcje o rodzinie, to budujemy takie krótkie pierwsze zdania, prawda? No bo tak naprawdę to tutaj mamy czasownik, dopiero te dwa pierwsze czasowniki. Na następnych zajęciach będzie dużo więcej czasowników i będziemy się uczyć właśnie je odmieniać. Za każdych zajęciach będzie trochę nowych słów, jakiś temat, na przykład o hobby, czy tam o dzieciach. Będziemy się wszystkiego pomału uczyć. Także spotykamy się, jak mówiłam, w poniedziałek o 18:00. To już teraz panie puszczę, bo to troszeczkę kilka minut nam zostało. Jeżeli panie nie mają pytań, to możemy się rozłączyć. Nie, dziękuję bardzo. Zazwyczaj te ostatnie minuty wykorzystujemy, jak jeszcze są jakieś problemy, żeby coś omówić dodatkowo czy powtórzyć. W takim razie dobranoc i czekam na panie w poniedziałek. A te prace domowe wyślę, żeby panie sobie zobaczyły z pierwszych zdjęć, jak to wygląda. Najpóźniej jutro rano panie to dostaną wszystko. Do zobaczenia, do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.